W ostatnim czasie ukazało się całkiem sporo książek z tak zwanego nurtu ludowej historii Polski. Praktycznie w każdej z nich autorzy kreślą w ciemnych barwach obraz polskich niewolników, jakim rzekomo byli w czasach I Rzeczpospolitej chłopi. Jak było naprawdę? Jak w rzeczywistości wyglądał los prostego ludu w szlacheckiej Rzeczypospolitej? To spróbujemy wyjaśnić w tym materiale. Z edukacji szkolnej wynieśliśmy pewien schemat relacji społecznych w przedrozbiorowej Polsce. W szlacheckich folwarkach za darmo pracowali pańszczyźniani chłopi, dzięki czemu szlachta mogła tanio pozyskiwać zboże, które potem zyskiem sprzedawała w Gdańsku. Wśród autorów tzw. ludowej historii Polski chłopi w tym obrazku są najbardziej poszkodowani. Zmuszeni do niewolniczej pracy, pozbawieni wszelkich praw, ciągle ciemiężeni przez herbowych panów braci. Tymczasem relacje na linii szlachta-włościanie nie były ani tak straszne, ani tak schematyczne. Na początek rozprawimy się z głównym mitem. Praca pańszczyźniana, którą chłopi wykonywali na rzecz szlachcica, nie była w żadnym wypadku pracą darmową. Pańszczyzna to bowiem nic innego jak forma opłaty za dzierżawę gruntu. Chłop w zamian za użytkowanie ziemi, której właścicielem był szlachcic, król bądź kościół, musiał wykonywać pewne prace. Do pańszczyzny nie byli zatem zobowiązani wszyscy mieszkańcy wsi, lecz jedynie ci, którzy byli użytkownikami gruntów bądź nieruchomości. Co więcej, szlachcic musiał zapewnić swoim pańszczyźnianym chłopom dach nad głową, odbudować im chatę, gdyby zniszczył ją na przykład pożar lub nawałnica, dbać o zdrowie poddanych i chronić przed głodem. Nie była to czysta teoria. Polscy chłopi uciekali z folwarków, w których o nich nie dbano. Jak zauważa profesor Piotr Guzowski, zbiegostwo chłopów wcale jednak nie kierowało się na dzikie pola, lecz zazwyczaj do sąsiednich folwarków, gdzie inny szlachcic oferował lepsze warunki. Co jakiś czas Sejm wydawał konstytucje mające na celu zwalczać zbiegostwo, ale aż do końca XVIII wieku było to faktycznie martwe prawo. Pańszczyzna nie była również obciążeniem ponadludzkim. Na początku XVI wieku był to jeden dzień w tygodniu. Potem uzależniono ją od ilości posiadanych gruntów. Im zatem chłop był bogatszy, tym więcej dni pańszczyzny musiał odrabiać. Jednak w przypadku tych zamożniejszych, to najczęściej nie oni osobiście pracowali na polu pana, lecz ich parobcy, którzy wywodzili się z biedoty chłopskiej. Najwięcej dni pańszczyźnianych odnotowywano w XVIII wieku. Średnio były to 4 dni, choć zdarzały się niekiedy przypadki przekraczające 7 dni w tygodniu. Z tym, że obowiązek pracy był nakładany na gospodarstwa, a nie na osobę. Stąd taka pańszczyzna przekraczająca 7 dni w tygodniu była dzielona na wszystkie osoby w domu. W dodatku pańszczyzna nie sprowadzała się tylko do pracy na polu. Nierzadko była to służba wartownicza w majątku, usługiwanie w domu szlachcica, a w przypadku dóbr królewskich na przykład zamiatanie ulic w miastach. Chłopi mieli więcej dni wolnych niż jest obecnie. Jak zauważa profesor Andrzej Nowak, mniej więcej co trzeci dzień w ówczesnym kalendarzu był wolny od pracy, a to z uwagi na kalendarz świąt w kościele katolickim. O wiele większym dla włościan problemem od pańszczyzny było poddaństwo, czyli podporządkowanie prawne chłopa szlachcicowi. Pisarze polityczni, którzy pochylali się nad dolą chłopską, jak na przykład Andrzej Frycz-Modrzewski, określali włościan jako ludzi niewolnych, czyli takich, którzy nie cieszą się obywatelskimi wolnościami szlachty. Chłopi pańszczyźniani w dobrach szlacheckich podlegali jurysdykcji pana dominialnego. Część z nich miała również ograniczoną możliwość opuszczania wsi. Szlachcic mógł głęboko ingerować w życie swoich poddanych. Niczym nadzwyczajnym było nakładanie okrutnych kar cielesnych za nieposłuszeństwo, zwłaszcza, że przemoc w ówczesnym czasie była stałym elementem relacji międzyludzkich, niezależnie od stanu. Szlachcic teoretycznie nie mógł dowolnie decydować o życiu i śmierci chłopa. Zabicie włościanina musiało się odbyć z wyroku sądu dominialnego, a nawet gdyby wydał on takie orzeczenie, to karę śmierci musiał wykonać kat z upoważnienia sądu państwowego.
Jeżeli by nie dotrzymano tych warunków, to szlachcic odpowiadał za naruszenie prawa. Tylko że z tą egzekucją kar w Rzeczpospolitej Szlacheckiej, jak wiadomo, bywało różnie. Niemniej, ciemne przykłady relacji pan-chłop, choć się zdarzały, to nie należały do normy. Chłopi, wbrew temu co niektórzy obecnie sądzą, nie byli przedmiotem w rękach szlachty. Włościanin był stroną kontraktu zawartego z panem, który miał obowiązek zapewnić mu odpowiednie warunki, gdyż w przeciwnym razie chłop mógł się zbuntować lub, jak to częściej bywało, uciec do pana, który zaoferuje mu lepszą umowę. W praktyce zależność chłopa od szlachcica nie była aż tak ścisła. Pan nie sądził wszystkich spraw chłopskich, ale był zazwyczaj jedną z instytucji odwoławczych od wyroków sądów wiejskich, składających się z tzw. zasłużonych mieszkańców wsi z wójtem lub sołtysem na czele. Chłopi nie mogli opuszczać wsi, ale dotyczyło to tylko tych, którzy posiadają ziemię. Zresztą tak zwane przywiązanie chłopa do ziemi było w znacznej mierze martwym prawem i to do tego stopnia, że właściciele sąsiednich majątków niejednokrotnie organizowali ucieczki z folwarków sąsiada. Nadto chłop miał prawo do własnego majątku i dziedziczenia. I choć dziś wielu trudno to sobie wyobrazić, to ludzie, którzy znajdowali się poza systemem poddańczym, niejednokrotnie wędrowali od wsi do wsi, by znaleźć wolne gospodarstwo i stać się poddanym jakiegoś szlachcica. Co więcej, czynili tak nie tylko chłopi, lecz także pewna część szlachty. W drugiej połowie XVII wieku pojawiła się w Rzeczpospolitej tzw. szlachta poddańcza, która mimo posiadanych praw politycznych nie posiadała majątku i dobrowolnie zawierała poddańczy kontrakt z zamożniejszym panem. Analizując sytuację chłopów w państwie polsko-litewskim, trzeba wziąć także pod uwagę czas, różnice regionalne i rodzaj dóbr, w którym znajdowała się wieś. Sytuacja chłopów w dobrach królewskich i kościelnych była z zasady lepsza niż w dobrach szlacheckich. Z kolei w niektórych regionach kraju chłopi w ogóle nie odrabiali pańszczyzny. Od drugiej połowy XVII wieku w Wielkim Księstwie Litewskim dominował czynsz pieniężny za dzierżawę szlacheckich gruntów, co jednak nie zawsze chłopi uznawali za lepsze rozwiązanie. W 1765 roku Andrzej Zamoyski oczynszował swoich poddanych, ci jednak po pewnym czasie sami go poprosili o przywrócenie pańszczyzny. Z kolei zasiedlający stepy ukraińskie włościanie mogli korzystać z wolnizny, czyli długich okresów zwolnień od obciążeń pańszczyźnianych. W Prusach królewskich istniała spora grupa wolnych i bogatych gospodarzy, tak zwanych gburów. Sytuacja chłopów zmieniała się też z upływem kolejnych dekad. Profesor Andrzej Wyczański przebadał 37 dostępnych XVI-wiecznych wykazów pożywienia, z których 23 dotyczyły służby folwarcznej, czyli chłopów nieużytkujących ziemi, a najętych do pracy u szlachcica. Była to zatem nie najbogatsza grupa mieszkańców wsi. Po przeprowadzonej analizie zamieszczonych w wykazach produktów okazało się, że taki włościanin spożywał dziennie w zależności od regionu od 3,5 do 4,5 tysiąca kilokalorii. Właściciel folwarku z kolei około 5300 kilokalorii. Dla porównania, norma dzienna dla mężczyzny w wieku od 20 do 40 lat wykonującego ciężką pracę fizyczną wynosi około 3400 kilokalorii. Oczywiście zmiana sytuacji chłopów była w dużej mierze zależna od stanu gospodarki Rzeczypospolitej. Jak to zwykle bywa w czasie kryzysów, najmocniej cierpią nie ci, co są na górze, ale ci na dolnych piętrach drabiny społecznej. I tak po okresie spadku popytu na zboże, kolejnych rujnujących wojnach, bieda coraz częściej zaczęła zaglądać na polską wieś. Duża część szlachty traciła swoje majątki. Ci, którzy nadal byli właścicielami ziemskimi, nie potrafili zapewnić odpowiedniej opieki socjalnej dla włościan. Stąd warunki ich życia się pogorszyły. Niektórzy panowie próbowali rekompensować swoje straty kosztem chłopów. Wzrastał wyzysk, ale pojawiały się również inne patologie. Profesor Andrzej Woźniak wyjaśnił, skąd brały się liczne w tym okresie rozsypujące się chłopskie chaty. Otóż
Włościanie celowo ich nie remontowali, gdyż aby pozyskać potrzebne do tego drewno, musieli pójść do pańskiego lasu i zapłacić za nie szlachcicowi. Czekali zatem, aż chata całkiem się rozsypie, bo wtedy pan miał obowiązek postawić mu nową, za darmo. Innym ciekawym przykładem ówczesnych patologii systemu jest chociażby obowiązek propinacyjny, rozpowszechniony od połowy XVII wieku. Chłopi musieli wykupywać określoną ilość alkoholu, który to produkowano w szlacheckich dobrach i sprzedawano w należącej do szlachcica karczmie. Słuchajcie, to jest butelka z XVII wieku, do której dziedzic nalewał wódkę i rozpijał tą wódką pańszczyźnianych chłopów. Proszę, idziemy dalej. W XVIII wieku pojawiło się kilka relacji zagranicznych podróżników opisujących chłopską niedolę. Przykładem jest chociażby Brytyjczyk William Cox, który tak przedstawił polskich włościan czasów stanisławowskich. Wieśniacy w tym kraju są biedniejsi i posępniejsi niż w innych, które zwiedziliśmy. Gdziekolwiek zatrzymaliśmy się, przybiegali do nas gromadami żebracy i prosili o jałmużnę z najpodlejszym natręstwem. Kiedy jednak Cox wyrusza do Rosji, gdzie sytuacja na wsiach była zdecydowanie gorsza, to nie zauważał już problemu biednych wieśniaków. Choć właśnie w tym okresie dola chłopska w Rzeczpospolitej była najcięższa w całej historii, to ta i inne podobne relacje wpisują się w popularny w drugiej połowie XVIII wieku, finansowany przez zaborców, nurt pisania źle o Polsce. Paradoksalnie jednak w tym samym czasie odnotowano liczne przypadki zbiegostwa chłopów z krajów ościennych właśnie do państwa polsko-litewskiego. Rzeczpospolita obojga narodów nie zaznała także wielkich buntów chłopskich, które regularnie trawiły zarówno Rosję, jak i zachodnią Europę. Marksistowski historyk pracujący na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, profesor Brenner, jako powód braku wystąpień chłopskich w Polsce i na Litwie, podaje brak instynktu klasowego tutejszych włościan. Przeczą temu jednak badania profesora Jerzego Topolskiego, który wykazał wysokie rozwinięcie samorządu wiejskiego na polskiej wsi już w XVI wieku. Jak zaznacza badacz, w tamtym okresie chłopi po prostu nie mieli powodów do buntu. W kolejnych wiekach to się nadal nie opłacało. Pańszczyznę wolano po prostu, w cudzysłowie, odbębnić, stosując przy tym różne formy pracy w stylu powiedzenia, czy się stoi, czy się leży. W razie pogorszenia warunków najczęściej po prostu zbiegano do innego folwarku. Chłopi ukraińscy wprawdzie licznie wzięli udział w powstaniu chmielnickiego, ale trudno nazwać to powstaniem chłopskim, zwłaszcza że celem tego buntu nie było poprawienie losu chłopów, lecz wymiana elit. Po usunięciu magnatów kresowych ich miejsce zajęła starszyzna kozacka, a chłopi zmienili jedynie pana. W XVIII wieku polskich chłopów zniechęcała do buntu sytuacja w sąsiednich państwach. Na będącym pod panowaniem najpierw habsburskim, a potem pruskim Śląsku praktycznie co kilka lat dochodziło do buntów, po których narastało zbiegostwo do Rzeczpospolitej. Na Litwę i do Polski uciekali również włościanie rosyjscy, co się nasiliło zwłaszcza po wzięciu chłopów pod opiekę w Konstytucji 3 maja. Z kolei po pierwszym rozbiorze cesarz Józef II musiał postawić kordon sanitarny na granicy z Rzeczpospolitą, aby zapobiec masowej ucieczce chłopów do Polski. Działo się tak, mimo że w zaborze austriackim ograniczono czas pańszczyzny oraz wprowadzono opiekę władcy i sądów państwowych nad stanem chłopskim. Francuski podróżnik Forcia de Pil, nie mogąc się nadziwić takiemu obrotowi spraw, rozpytywał polskich włościan o powody ich postępowania. Taką wtedy uzyskał odpowiedź. Jeżeli mój dom się spali, jeżeli moje bydło padnie, będę zrujnowany i umrę z głodu. Podczas gdy w Polsce mój pan odbuduje mi dom i da mi inną krowę i świnię, ma on interes w tym, aby mnie utrzymać. Natomiast mój nowy władca, dla którego nie pracuję, pozwoli mi umrzeć, nie troszcząc się o mnie. Emigracja do Rzeczpospolitej była już jednak liczna w XVI i XVII wieku. Wtedy Polska była w dobrej sytuacji gospodarczej, natomiast w XVIII wieku powody były inne. Bunty chłopskie w krajach ościennych i ucieczki włościan były w znacznej mierze motywowane przez wojsko. Prusy, Austria i Rosja budowały wtedy wielkie armie z poboru.
Służba chłopów w wojsku wynosiła nawet kilkadziesiąt lat, co w czasach nieustannych wojen było właściwie równoznaczne ze śmiercią. Dodatkowo żołnierze nierzadko kwaterowali i żywili się kosztem wsi. Zatem dla chłopa, któremu groził pobór albo to, że jego zagroda będzie regularnie grabiona przez żołnierzy, Rzeczpospolita w znacznej mierze wolna od takich problemów wydawała się mimo wszystko lepszym miejscem do życia. Trudno zgodzić się też z pojawiającym się argumentem, że gdyby nie zaborcy, to polscy chłopi nie zostaliby uwolnieni od pańszczyzny i poddaństwa. Zarówno Prusy, Austria, jak i Rosja utrzymywały system pańszczyźniany. Zmiany przyniósł dopiero XIX wiek i nie ma żadnych podstaw, aby twierdzić, że gdyby do rozbiorów nie doszło, to w Rzeczpospolitej pańszczyzna nadal by się utrzymywała. Zwłaszcza, że już w czasach stanisławowskich takie postacie jak m.in. ksiądz Paweł Ksawery Brzostowski, Joachim Litawor-Chreptowicz i Stanisław Małachowski przeprowadziły w swoich dobrach reformy, które mogły stać się wzorem dla całego państwa. Naturalnie pańszczyzna i poddaństwo nie było niczym dobrym, jednak zestawienie z niewolnictwem jest przesadą. Owszem, zdarzały się przypadki handlu chłopami, ale były one niezwykle rzadkie. Normą było to natomiast w Rosji. W Polsce często handlowano wprawdzie ziemią razem z chłopami, ale nawet przecież dziś można kupić kamienicę razem z lokatorami czy fabrykę razem z pracownikami. Nie można też oceniać pańszczyzny i poddaństwa według dzisiejszych kategorii. Wystarczy zrobić pewne porównanie z kredytami hipotecznymi. Dziś są one normą, ale czy tak będzie w przyszłości? Kredyty hipoteczne można przedstawić jako instrument finansowy, który pomaga wielu ludziom spełnić ich marzenia. Postawić dom, kupić mieszkanie, żyć na lepszym poziomie. Ale można też spojrzeć na nie z innej perspektywy. Człowiek na wiele lat uzależnia się od banku, jest zmuszony do pracy, by nie stracić dachu nad głową, a zatem czegoś zupełnie podstawowego dla normalnej egzystencji. Wśród badaczy historii polskiej wsi, książki z nurtu ludowej historii Polski nierzadko spotykają się z krytyką. Pojawiają się zarzuty tendencyjności, selektywnego doboru źródeł, opierania się na przestarzałych badaniach z czasów PRL-u, czy sztucznego upodabniania sytuacji polskich chłopów do niewolników. W wywiadzie udzielonym Klubowi Jagiellońskiemu profesor Michał Kopczyński powiedział: nie mam nic przeciwko temu, żeby pisać historię ludową. Problem polega na tym, żeby robić to inaczej, to znaczy nie wracać do starych, marksistowskich klisz, które zostały już wyeksploatowane w latach 50. i 60. Zestawienie niewolnictwa amerykańskiego z naszą pańszczyzną to absurd. Jeżeli z czymś niewolnictwo amerykańskie można zestawić, to z sytuacją robotników w zakładach włókienniczych w Lancashire na przełomie XVIII i XIX wieku. Nigdy w systemie pańszczyźnianym nie istniała taka kontrola wydajności pracy, do jakiej dochodziło na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie organizacja pracy, tak zwany gang system, powodowała, że można było dokładnie kontrolować wydajność. Służył do tego cały skrupulatny system księgowy. W epoce nowożytnej zupełnie tego nie było. To różnica epoki, ale w Królestwie Polskim w XIX wieku również taki system nie istniał. W tej samej rozmowie badacz wśród przyczyn popularności ludowej historii Polski dostrzega politykę. Nie jest tajemnicą, że nasze rodzime publikacje są nawiązaniem do pracy historyka i marksisty Howarda Zina Ludowa historia Stanów Zjednoczonych, która opisywała historię USA z perspektywy niewolników i podbijanych ludów. Wśród inspiracji wskazywany jest także ruch Black Lives Matter, który chce m.in. dokonać głębokiej rewizji amerykańskiej historii, pozbywając się z panteonu bohaterów tych, którzy mieli jakikolwiek wcześniej związek z niewolnictwem czy uciskiem. Liberalny publicysta Krzysztof Iszkowski przyznał z kolei, że celem projektu Ludowych Historii Polski może być dekonstrukcja procesu, przez który staliśmy się w ostatnich 150 latach jednym narodem. Wedle jego oceny polskie elity po powstaniu styczniowym były zmuszone symbolicznie podnieść do szlachectwa pozostałe stany, przez co ukształtowała się silna tożsamość narodowa. Natomiast obecnie, zdaniem Iszkowskiego, silna tożsamość narodowa służy populistom, których rządy zagrażają trwałą marginalizacją Polski jako rezerwuaru siły roboczej bez politycznej sprawczości. Krótko mówiąc, 150 lat temu jako społeczeństwo potrzebowaliśmy stać się narodem.
Teraz potrzebujemy nim przestać być. Nie mam pewności, że wszystkim autorom ludowej historii Polski przyświecają takie właśnie cele, ale skutki są podobne. Fałszywa w znacznej mierze narracja płynąca z tych książek tworzy wrażenie, że większość polskiego społeczeństwa nie ma nic wspólnego z dziejami narodowymi. Opowiadana w szkołach historia Polski to nie jest ich historia, polscy bohaterowie to nie są ich bohaterowie. Tylko czy wbrew temu, co twierdzi redaktor Iszkowski, taka pozbawiona korzeni zbiorowość nie jest bardziej podatna na manipulacje niż społeczeństwo z silną tożsamością narodową? Zwolennicy nurtu ludowej historii Polski często również powtarzają, że 90% Polaków pochodzi z warstwy chłopskiej. Nie jest to prawdą. Zakładając, że w przybliżeniu w przedrozbiorowej Rzeczpospolitej około 10% stanowiła szlachta, to pozostałe 90% były osobami nieszlacheckiego pochodzenia, a nie tylko chłopami. To spora różnica. W wielu regionach istniały specyficzne grupy społeczne, które nie mieściły się w kategoriach chłopi, szlachta czy mieszczanie. Byli to m.in. bojarzy Putni na Podlasiu, kozacy na Zaporożu, kurpie na Kurpiowszczyźnie czy wspomniani już gburzy na Pomorzu. Pod wieloma względami było im bliżej do szlachty niż do chłopów. Zresztą nierzadko sami chłopi byli bogatsi od wielu szlachetnie urodzonych. Nie jest także prawdą, że włościanie i inni przedstawiciele nieszlacheckiej części społeczeństwa nie brali udziału w wojnach i wielkich bitwach Rzeczypospolitej. Nieherbowych znajdziemy zarówno w szeregach husarii, jak i lisowczyków. Zresztą znacząca część lekkiej jazdy opierała się na chłopskich synach. Większość żołnierzy armii tworzonych w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim składała się z osób nieszlacheckiego pochodzenia. Co warto zaznaczyć, nie tylko szlachta brała udział w powstaniach. Naturalnie świadomość narodowa w warstwach nieszlacheckich budowała się stopniowo. Niektórzy wykazywali większą lojalność wobec zaborców, ale niemalże każdy awans społeczny wiązał się z przyjęciem kultury szlacheckiej. W Polsce, w odróżnieniu od Europy Zachodniej, nie było wielkiej przepaści między szlachtą a pozostałymi stanami. Większość herbowych stanowiła niebogata, drobna szlachta. Nieraz bywało, że chłop uciekał nie do innego folwarku, lecz województwa, gdzie podawał się za szlachcica. Z kolei, gdy chłopi uzyskali w końcu prawa obywatelskie, to naturalnym stało się przyjęcie przez nich kultury, wartości i dziejów szlachty polskiej. To stało się wspólnym mianownikiem dla całego społeczeństwa. Dlatego w sensie kulturowym wszyscy Polacy mają szlacheckie pochodzenie. Niewątpliwie warto badać i popularyzować wiedzę na temat historii różnych warstw polskiego społeczeństwa. Najważniejsze jednak, żeby robić to uczciwie. Ale cóż, z drugiej strony pisać można różne rzeczy. Jedni tworzą historię Wielkiej Lechii, Turbosłowian, inni właśnie Niewolniczej Rzeczpospolitej i Turbochłopów. Dlatego do tych koncepcji podchodźmy też z dystansem i nieco przymrużeniem oka i pamiętajmy, że wszystko już było. Eksponaty robię. Jak to robisz? Chodzi o to, że musi być przeciwwaga. Z jednej strony dziedzice rozpijali naród, a zdrowe jądro chłopstwa nie dawało się rozpijać. Właśnie jeden z takich wymyślił ten zegar. To znaczy ty wymyśliłeś? Nie, ja wymyśliłem chłopa, a zegar wymyślił on na groch. No co, mogę być chłopem samoukiem? Tworzenie tego materiału trwało dłużej niż odrabianie pańszczyzny w XVI czy XVII wieku. Jeżeli ktoś z Państwa chce wesprzeć naszą pracę, to może to zrobić w serwisie Patronite lub postawić nam wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee. Odpowiednie linki zamieszczamy w opisie filmu. Dobrego tygodnia i do zobaczenia wkrótce.